Rok 2018 był ważnym czasem dla lekarzy i lekarzy-dentystów zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej. Medycy tradycyjnie już rozpoczęli go w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. To okazja do integracji, rozmów i spotkania w gronie czynnych i emerytowanych specjalistów z regionu. Tym razem ze sceny wybrzmiewały między innymi utwory kompozytorów z rodziny Straussów. W marcu 2018 roku odbył się 36. Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy. Wręczono wyróżnienia dla lekarzy i lekarzy-dentystów, którzy w zawodzie przepracowali 50 lat. Nadane zostały również tytuły Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur. Doceniono także naukową działalność medyków i najlepsze publikacje młodych lekarzy i lekarzy-dentystów. Dalsza część zjazdu to wybory nowych członków Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie. To stanowisko otrzymała Anna Lela. We wrześniu 2018 roku ważny moment przeżywało 68 młodych lekarzy i lekarzy-dentystów, którzy otrzymali dokumenty uprawniające do pracy w zawodzie. Tym samym ci młodzi ludzie dołączyli do samorządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. Kolejnymi etapami ich kariery będzie 13-miesięczny staż i lekarski egzamin końcowy, a następnie aplikowanie o rezydenturę i wybór specjalizacji. Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w roku 2018 zorganizowała szereg wydarzeń zrzeszających wiele środowisk zawodowych z regionu. Przykładem może być spotkanie Forum Zawodów Zaufania Publicznego, podczas którego lekarze, lekarze-dentyści, a także radcy prawni i inżynierowie budownictwa dyskutowali o praktyce działania organów dyscyplinarnych i odpowiedzialności przed rzecznikiem dyscyplinarnym. Forum Zawodów Zaufania Publicznego działa na Warmii i Mazurach od 2016 roku i jest najmłodszą z 8 takich organizacji w Polsce. Lekarze i lekarze-dentyści Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej włączyli się w obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji zorganizowano specjalne dwudniowe spotkanie medyków z historią. Podczas pierwszego dnia w Zamku Kapituły Warmińskiej otwarto wystawę o życiu i pracy doktora Jana Janowicza, żołnierza i pioniera medycyny w Olsztynie. Podczas prelekcji przybliżono też m.in. medyczne wątki w życiorysie Józefa Piłsudskiego. Dzień później odsłonięto natomiast tablicę pamiątkową w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. Ma ona przypominać o medykach, którzy walczyli o wolną Polskę. Lekarze i lekarze-dentyści z Warmii i Mazur to ludzie wielu pasji. Wielu z nich czas poza pracą spędza na próbach zespołów muzycznych. Nie inaczej jest w innych częściach Polski, dlatego w Olsztynie po raz czwarty odbył się festiwal Escula Proc, podczas którego zaprezentowały się zespoły złożone właśnie z medyków. Ze sceny wybrzmiały utwory bluesowe i rockowe. Nagrodę publiczności otrzymał zespół Druty złożony z lekarzy ortodontów. W listopadzie Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska postanowiła zareagować na rosnącą popularność ruchów antyszczepionkowych w Polsce i w regionie i przyłączyć się do kampanii Naczelnej Izby Lekarskiej Szczepimy, bo myślimy. W ramach tych działań w Olsztynie przy wsparciu Sanepidu zorganizowano konferencję naukową pod tytułem Problemy w realizacji szczepień ochronnych, adresowaną do lekarzy POS i pediatrów. W wydarzeniu udział wzięło kilkudziesięciu specjalistów, a problematykę przybliżył m.in. doktor nauk medycznych Paweł Grzesiowski, pediatra i wakcynolog. Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie to duża społeczność, złożona nie tylko z medyków, ale i ich rodzin. Szczególnie widać to podczas wydarzeń takich jak spotkania choinkowe. W roku 2018 w imprezie gwiazdkowej w siedzibie izby bawiło się 150 dzieci medyków. Najmłodsi korzystali z animacji, zajęć plastycznych, stroili choinki i, rzecz jasna, spotkali się ze świętym Mikołajem. Co ważne, podczas spotkania promowano zdrowe żywienie wśród dzieci. Zamiast słodyczy i słodzonych napojów podano owoce i wodę. Rok 2018 medycy z Warmii i Mazur zamknęli koncertem. W Zamku Kapituły Warmińskiej zaprezentował się chór Medici Pro Musica, złożony z lekarzy i lekarzy-dentystów. Medycy w programie Bo kocham to miejsce wyśpiewali licznie zgromadzonej publiczności tradycyjne polskie kolędy, a także pieśni o tematyce bożonarodzeniowej i patriotycznej. Telewizja Kopernik.
kopernik.tv.